Znów przyjechaliśmy z synkiem na grzyby. Piękne, trafiliśmy borowiki. Ale giganty, co synek? Ten jeden. Ale. Patrz, cztery. Ten też będzie dobry. Wszystkie będą dobre. Ale giganty, co? Tu musimy się rozejrzeć. U góry widzę kolejnego. Czekaj, bo widzę kolejnego giganta. Paki grubas. Ale miejscówka. Patrz, jaki korzeń grubi, zobacz. Ale piękne sztuki. Patrz, tu też był jeden jeszcze, zobacz, ale już zjedzony. No, tu musimy poszukać. Ślimaki zjadły. Ślimakusy zjadły. No i tu mamy synka okazy. Razem znaleźliśmy pięć pięknych borowików. Ten to gigant jeden, co? Ten chyba jest największy. No, największy gigantus. Szukamy dalej. A najładniejszy to ten. No, pięć sztuk pięknych borowików. Szukamy dalej. I ten też. No i trafiliśmy kolejnego pięknego. Pięknego borowika. Ale pięknie ukryty. W gałęziach. No i synek kolejnego już znalazł borowika. Trochę mniejszy. No, trochę. Ale jest. No i mamy dwa kolejne piękne borowiki. Ale dzisiaj ty znowu już borowikami samymi obdarzyło. Będą same największe. Zjechano same borowiczki. No i mamy kolejnego. Kolejny przepiękny. Kolejny grubasek, piękny borowik. No i mamy w kolejne przepiękne borowiki. Tu jest jeden. Tu są dwa kolejne. Przepiękne borowiki. No i mamy kolejnego pięknego borowika. No i synek właśnie trafił dwa przepiękne borowiki. A, gościu. Piękne sztuki, co? No. Takie chyba najbardziej lubisz. Co? Ciekawe. Borowiki najbardziej lubisz? Jakieś będą. Będą. Ale pięknego teraz trafiłem. Teraz ja. Tym razem ja trafiłem. Ale ten tu jak książkowy. Ale grubas. To chyba jest sosnowy. Ale pięknota. No i teraz zmiana, synek teraz znowu znalazł, też podobnego jak mój. Patrz. Ale piękny. Twój był bardziej kochany. Mój taki bardziej okrągławy. No. Ale ten też jest piękny, grubasek. Ale ten ma tu grubszy korzeń. No. Taki zwinięty pod mchem. Zawinął się. No i jest borowiczek kolejny. O, żeście dwa nasi. Dwa? Nie, tu dwa. Jeden taki szeroki albo zrośnięty.